jak mi kobieta dał rozwód, to się łożenie o skota Jarka Karnieckiego i to był mój teściu. O cię pierdolę. Co się w tej Polsce narobiło, to jest niemożliwe, nie? Żeby mój Jarek na razie jeszcze wygrał, bo moje władze poparcie mał. I ja myślał, że Jarek Bajek w rządzie i on ta Polska udźwignie. Bo Tusk to jest kurwa kawał. On no, do Niemców sprzedał. I teraz mamy musieli po niemiecku gadać. Bo co zrobi Tusk? Tusk powie, Merkel powie, idź tam, może cały Śląsk do Niemiec sprzedał i my biedełki, kurwa, mamy musieli w Niemce zapierdalać. Moja kobieta powiedziała tak. Teraz jak Tusk wyjdzie zapierdalać do roboty, bo już nie mamy żadnego socjalu, ale gdzie ja muszę do roboty? 8 lat, kurwa, nic nie robił. Nie na wszystko stykło, bo mój Jarek tu wszystko mi dał. To mi do Tusk. Tusk nie dał nic i... No i gdzie teraz muszę do roboty? Kto mnie weźmie, nie? Ej, starego hopa, kto weźmie teraz kurwa do roboty starego hopa? Ja już też mam 50 lat, nie? A mi się ani kurwa robić nie chce, nie? Co? Weźmiemy ktoś. Szukał ofert, teraz zatrudniał starego ciula do roboty, no. Ciekawy, kto mnie kurwa teraz weźmie. Moja kobieta, ona sama nie chce robić, bo ona też już nie robiła teraz. I nie chce robić. Aktualnie szukam pracy jako mąż do wynajęcia. Przyjdę, wypiję kawę, posiedzę sobie przed telewizorem z pilotem, wypiję piwko, zjem obiad, przytulę kobietę za jedyne 40 zł na godzinę. No, ciężkich pracy będę wykonywał, ewentualnie mogę wyjść z psem na spacer. Ty masz ochotę nie opierdolić, no to jest dodatkowe dopłata 50 zł. Chcesz się pokłócić, rzuć temat. Dopłata 100 zł. Po kłótni możesz mi dać pysk, no ale to jest dopłata 200 zł. Tylko poważne oferty, bez jaj. Za Jarka, naszego Jarosława, pana prezesa, Jarosława Kaczyńskiego, ja umiał wszystko. Ja dostał, na dzieci dostał wakacje kredytowe dostał, nie musiał spłacać pożyczki. Co nie mógł? Nie musiał nic. Dostał na Bangladeszu 1000 zł. Dostał na to. Ciekawe, co mi do Tusk. Tusk nie dał nic. My mamy kartofle wyżerać dzikie w lesie. Nie ma szans. Bo mój Jarosław Kaczyński, bo tu mu na tumął go Jarka na klacie. Bo to jest człowiek, co zbawi, nasza Polska, ona zbawi. I jeszcze teraz nie bardziej się obawiał tego, że pana musiał iść do roboty. Pana musiał iść do roboty przez głupiego Tuska. I ja nie mam, co oni do mnie mają, rozumiesz? Bo Jarek mi dał pieniądze, Jarek mi dał wszystko, nie musiał robić. Nie musiał tego. Ja chcę żyć jak Bożek myślę.
A teraz to się boją, że będą mi się zapierdolić. Już ta moja wrzeszczy, teraz PiS przegrał, PiS jeszcze nie przegrał, bo mogę usiąść. To jeszcze mamy tu negocjować, może ten ci z inni przylazą do nas, ale jakby tak było, że ci tam będą mieli większe poparcie, to będą musieli do roboty i teraz się stare kontakty odnowić. Może mnie ktoś weźmie, bo nie, czy będę chleb socjalnie dostanął. Moje dzieci urosły, już mają po 18 już są, gdyż nie dostaną 500+. Czyli pana biedny człowieka. Ale po prostu się napijał jeszcze. Jutro nie wiem, za co ją pijał w ogóle. Czy pijał za opodek PiS-u, czy ze szczęścia, że PiS przegrał, czy nie. I no jedno powiem. To jest mój idol. Tu mogło na sercu. Jakby nie rosła. Jak mi kobieta dał rozwód, to się ożenią z kota Jarka Karnewskiego i to był mój teściu. I nie mi żaden nie gadał. Ale to jest ono, które muszę no poprosić. Myślę, że Baję wyrozumiał i powie, dał ci rozum, żeby się ułożyć z kotem.